witajcie! Cześć! Jakiś czas temu, w zamierzchłych czasach naszego YouTube'a, chyba na początku, nagrywaliśmy film to pod tytułem Jak poderwać faceta. To mamy różnego rodzaju spojrzenia, możemy na kogoś spojrzeć zalotnie, możemy na kogoś spojrzeć kokieteryjnie, albo jak stworzyć udany związek. Równie ważną rzeczą jest... Ale tak ostatnio stwierdziliśmy, że nie nagraliśmy filmu pod tytułem... Jak poderwać facet? Nie! Jak przygotować się na randkę! No i zawsze no. Zaplątałeś mi już tym jak i w końcu srak. Dobrze, jak przygotować się na randkę? Tak. No nie było takiego, były miejsca na randkę. Gejowskich miejsc. Nieczęsto ludzie szukają randek, a po prostu szukają jakiegoś szybkiego lubu. I te inne rzeczy, które znajdziecie na dole. Poprzednie filmy, to zajrzyjcie sobie, jeżeli nie widzieliście ich. My dziś troszeczkę porozmawiamy o tym, o tu mam listę, zrobił moje kochanie. Bo mogłoby się wydawać, że to jest takie hop-ciup, nakładam gacie i lecę, ale nie, kochani. No jak na jednak... seks randkę też musicie się przygotować. Lewatywa, dupa umyta, siur umyty, wszystko. Bo jednak jest to, że szata nie zdobi człowieka. Oczywiście, że zdobi człowieka, bo jak ktoś nałoży worek na kartofle i będzie miał tłuste włosy, to proste, że nie obrócę się. A jak się ładnie wystylizuje i nałoży piękne seledynowe buciki i czerwoną czapeczkę, to będzie zajebiście. No proste, nie? Czyli trzeba zadbać o odpowiedni ubiór, ale też nie przesadzajcie, musicie czuć się swobodnie i czuć się w tym naturalnie. Być sobą znowu. Czyste rzeczy... Stróweczkę, jaką masz na co dzień, to znowu ją przyodzień, nie wydziwiaj, nie... Mówiłeś o seledynowym kapeluszu tutaj, to teraz mówisz, nie wydziwiaj. Nie, w bucikach ja takie mam i oczywiście w takich będę chodził. Tak, czyli przede wszystkim trzeba się umyć. Trzeba się umyć, higiena przede wszystkim, o czym powtarzamy w każdym naszym filmie. Przód, tył, góra, dół, tak. Wszędzie tak, ogolić się, aczkolwiek no nie można zakładać, że na pierwszej randce... O Jezu, no ale no wiadomo, no, tak czy siak, no idziesz pachnący, czysty, no. Wypsikany, ale można niektórzy lubią włosy podpachane, tak, higienicznie, tak? A, oczywiście kochani, ładnie obetnijmy sobie paznokcie, żeby tam żadnego brudku nie było, no bo jednak jak będziecie sobie iść tam jeść czy coś, no to te dłonie są na stole. Tak, paznokcie. Paznokcie. Mówiliśmy, perfumy jakieś tu anty, to mówiliśmy, tak? Dobrze. Można też wybrać się do fryzjera, jeżeli ktoś chce, ktoś ma Chopina na głowie, duże włosy. Albo jeżeli ktoś ma taki styl, to wystarczy po prostu umyć włosy, wysuszyć, wymodelować. Tak. Brudkę wiadomo, że trzeba przystrzyc, bo po pewnym czasie ta broda już idzie w każdym kierunku i wyglądasz jak jołop. Te czasem mówię, no. Mówię, jak ty wyglądasz, zobacz w lustro, no. A on tutaj takie czpaw. Dobrym pomysłem jest też na przykład zrobić sobie peeling maseczkę twarzy. Robiliśmy takie filmy na temat tej maseczki Peel Off, która bardzo fajnie zbiera te wszystkie te wągierki złóż i takie inne twarz. Rzeczy. Ciebie to nie boli? No boli, jak się wyrywają włoski. Czarna maska, tak. O czym nagrywaliśmy, też jest fajna, bo ona faktycznie te pory za skórniaki wydziera. No. To przecież o tym mówi, Pilaten Black Mask, to o tym przed chwilą powiedziałem. Ale nie użyłeś tych słów, tylko powiedziałeś peeling. A to nie jest peeling, to jest czarna maseczka. A ty nie powiedziałem, że ta maseczka... Nie. No dobrze. I tak o, no kochani, no właśnie trzeba zadbać o siebie przed wyjściem, no. Wyczyść buciki, jeżeli gdzieś wlazłeś w gówno. No nie wiem, co tam jeszcze. Dostosujcie strój do pogody. Jak jest deszcz pada, to nie zakładajcie cienkiej kurteczki albo, nie wiem, cienkiego płaszczyka w zimę, bo będę wyglądał zajebiście. Trudno, no jak na cebulkę, to na cebulkę. Będziecie się umywać pewnie albo w domu, albo w jakiejś knajpie, więc ubrać się. To i tak jest tylko wierzchnia narzuta, chciałem powiedzieć. Narzuta, no a narzutę zawsze można ściągnąć się w ogóle i... A po co, żebyście się... Ty to już, to wyzbycie, pozbycie. A. Żebyście się przeziębili, to też w sumie bez nie ma, nie ma randki bez ruchanka, no. Nie słyszałem teraz o takich w ogóle. Ale z tym nie należy się śpieszyć, to też powiem wam, kochani, bo trzeba atmosferę budować i czasem warto coś odsunąć, żeby jeszcze bardziej poznać osobnika, więc nie może być łubu-dubu w pierwszym kwadransie po szybkim piwie. No nie, no potrzymajcie chwilę. A jakie wy macie swoje sposoby na przygotowywanie się na randkę? Nie wiem, co jeszcze wy robicie, co jeszcze moglibyście doradzić, żeby widzowie... Pamiętaj, kochani, że niektórzy robią sobie henne, bądź sobie wyrywają brewki.
też można, przecież to wszystko jest dla ludzi, więc... Uszy czyszczą, tak? Z nosa wyciągają te włosy. No, farbują włoski, bo czasem jakieś te siwulce już wyłażą, ale to wiadomo, no, wszystkim wylazą. To są włosy mądrości, kochanie. Ta doświadczenia życiowego. Starego dziada i obci, probci. Ale się ty mnie kochasz. A im po 30 plus już coś robi, olera jasna, no. Tak do 30 to jeszcze szło, nie? Piszcie w komentarzach. I udanych randek, tak. Dużo siły, pomyślności, przyjemności, fajnego czasu i fajnych ludzi, żebyście poznali fajnych. Tak. Trzymajcie się ciepło. No i pamiętajcie o zabezpieczeniu, tak. Gdyby to ta randka poszła gdzieś bardziej. Buzia, kochani. Buziaki. Trzymamy kciuki. Pa! Pa.